Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie będę się mądrzył na temat łowienia pstrągów, bo jeżeli ktoś z Was oglądał mój poprzedni film, to wie, że ostatnimi czasy wychodzi mi to, delikatnie rzecz ujmując, bardzo przeciętnie. Natomiast postaram się Wam opowiedzieć o 5 rzeczach, bez których nie ruszam się na pstrągi. Czy są one niezbędne? To już ocencie sami, natomiast moim zdaniem są bardzo pomocne, dlatego postanowiłem nagrać o nich materiał. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na ten właśnie odcinek. W takim terenie, w jakim znajduję się teraz, pomyślałem, że będzie najlepiej opowiedzieć Wam o pierwszej rzeczy, bez której nie ruszam się na pstrągi, czyli o woderach. W moim przypadku są to wodery oddychające. Nie do końca polecam Wam gumowe, bo naprawdę można się w nich dosłownie ugotować, ale lepsze takie niż zwykłe kalosze, czy nie daj Boże zwykłe buty, bo chociażby w takim miejscu, w jakim jestem tutaj, gdzie mam podmokły teren, akurat teraz jest zamarznięty, natomiast w każdej innej sytuacji musiałbym się tędy jakoś przedostać, żeby pójść na kolejny odcinek, gdzie będę chciał łowić. No i bez woderów byłoby to bardzo trudne. W kaloszach pewnie by się dało, ale zaraz kolejne miejscówki mogą być, gdzie będzie głębiej, gdzie będzie do kolan, gdzie trzeba będzie wejść w jakiś muł. No generalnie wodery spisują się bardzo dobrze w każdych warunkach i to wbrew pozorom właśnie wtedy, kiedy niekoniecznie trzeba brodzić. Na początku roku, kiedy łowię pstrągi, tego brodzenia jest bardzo mało, to jest totalnie bez sensu, ale wodery zawsze mam na sobie, bo spisują się doskonale właśnie w tych takich okołorzecznych warunkach, czy to w takich bagnach, czy to kiedy trzeba zjechać na dupie po rybę z jakiejś burty, czy to kiedy trzeba przyklęknąć przy jakiejś miejscówce, żeby się przyczaić. W normalnych spodniach zaraz to wszystko byłoby mokre, czy to na śniegu, czy to na mokrej trawie, a wodery spisują się tutaj doskonale. Ja używam taniego modelu Trapera, są to wodery za bodajże 500 zł. Doskonale mi się sprawdzają i bardzo odradzam Wam wbrew pozorom kupowanie drogich egzemplarzy. Te drogie zostawcie sobie na brodzenie w ładnych rzekach jak San czy Dunajec, wtedy one się spisują świetnie, nie ma o czym mówić. Natomiast na takie targanie ich gdzieś tam pod pszakach, po gałęziach, pod trzcinach, w zupełności te tanie modele wystarczą. One sobie poradzą, pewnie prędzej czy później się zniszczą, ale uwierzcie mi, że każde się zniszczą, więc lepiej stracić te 500 zł niż wodery zniszczyć za, nie wiem, 1500 zł czy więcej. Także w takich sytuacjach ja wybieram właśnie te tańsze modele. Po prostu jest mi szkoda tych drogich i brnę dalej przez te bagna, żeby dotrzeć do kolejnej miejscówki, a tam już opowiem Wam o kolejnej rzeczy, bez której nie ruszam się na pstrągi. Kolejna bardzo istotna rzecz to okulary polaryzacyjne. I umówmy się, że to, że świeci słońce i że one są przeciwsłoneczne, totalnie nie ma najmniejszego znaczenia. Oczywiście, no może przesadziłem, w pewnym sensie ma, ale używam ich zdecydowanie z innych powodów. Przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, dlatego, że są polaryzacyjne. Nie będę się tutaj rozwodził na temat wiązek światła, poziomych, pionowych, polaryzacji i tak dalej, bo trzeba by było napisać książkę, żeby to wszystko wytłumaczyć. Ale krótko mówiąc, dzięki temu, że okulary zawierają filtr polaryzacyjny, odcina on tak jakby odbijające się od tafli wody światło i dzięki temu możemy dosłownie zajrzeć pod wodę, a przy pstrągowaniu jest to piekielnie istotne. Podwodne przeszkody, głębokość, gdzieś tam rynienkę, płyciak, różne tego typu miejsca. To wszystko dzięki okularom polaryzacyjnym widzimy dużo wyraźniej, dużo lepszy kontrast, dużo lepiej to wszystko, tak jakby jesteśmy w stanie rozszyfrować, rozczytać wodę. Dlatego są one moim zdaniem absolutnie niezbędnym wyposażeniem każdego łowcy pstrągów. Poza tym kilka takich aspektów, jak już wspomniałem przy okazji woderów, czyli gałęzie, gdzieś tam przedzieranie się przez trzcinowiska, niejednokrotnie, zawsze możemy czymś dostać w twarz, chronią one nasze oczy. Już nie wspomnę o przynętach, które bardzo często lądują na drugim brzegu po nieudanym rzucie i odstrzelone dosłownie z prędkością pocisku mogą trafić na zwłoko. Dzięki temu, że mamy okulary, jesteśmy w ten sposób również chronieni. Ja od paru sezonów używam okularów marki Wiley X, ale nie będę się tutaj rozwodził na temat technikaliów, na temat tego wszystkiego, co one w sobie mają, bo już było na naszym kanale kilka filmów na ten temat, więc odsyłam Was do tamtych materiałów, a teraz opowiem Wam o kolejnej rzeczy, bez której nie ruszam się na pstrągi.
Od wielu sezonów podczas pstrągowych wędrówek używam pasa biodrowego. Jest to niezastąpiony bagaż, dzięki któremu jestem w stanie zmieścić bardzo dużo rzeczy, czy to pudełek, czy to różnego rodzaju akcesoriów, czy dokumenty itd., itd. Przez wiele sezonów używałem kamizelki, ale jednak tak jakby w trakcie analizowania tego wszystkiego przez kilka lat uznałem, że jednak pas zdecydowanie lepiej mi się sprawdza. Kamizelki używam cały czas, jeżeli łowię latem, jeżeli faktycznie głęboko brodzę, bo gdybym brodził dotąd, no to umówmy się, że ten pas byłby pod wodą, ale w takich warunkach jak teraz, kiedy głównie chodzę brzegiem, pas jest niezastąpiony. Bardzo fajnie rozkłada się ten cały ciężar. Tutaj mam zapięcie w pasie, dodatkowo pasek przez tak jakby przez ramię. Dzięki temu mogę sobie manewrować tym pasem tak, jak mi się podoba. Bardzo łatwy dostęp. Jednym ruchem jestem w stanie wyciągnąć pudełka. Zobaczcie sami, mam tutaj dwa pudła, trzecie mniejsze pudło, do tego jeszcze jakieś słoiczki z Librą, jakieś inne paczki przynęt. Jest tego naprawdę dużo. Mógłbym tam jeszcze śmiało zmieścić kanapki czy butelkę wody. Także zdecydowanie w tym przypadku pojemność tego pasa to jest jego największy atut. Aktualnie używam pasa Mikado, bo chyba o tym nie powiedziałem. Przerobiłem już wiele różnych i ten zdecydowanie, głównie jeżeli chodzi właśnie o to, jak jest pojemny, jak fajnie mogę go obsługiwać. To jest pas, do którego zdecydowanie się przekonałem i używam go już bodajże drugi albo trzeci sezon. Także jeżeli szukacie takiej poręcznej torby na właśnie takie pstrągowe, czy nie tylko pstrągowe wypady, to zdecydowanie polecam pas biodrowy. Kolejną rzecz bardzo chciałbym wam pokazać na rybie, ale niestety na tym wypadzie, na którym teraz jestem, o ryby jest bardzo trudno. Złowiłem dosłownie jednego dwudziestaka, ale to mogliście widzieć w poprzednim odcinku. Natomiast tą rzeczą jest podbierak, bez którego nie ruszam się na pstrągowanie. Mało tego, że na wielu wodach jest on wymagany, bo po prostu bez podbieraka na wody górskie nie można wyjść, to nawet jeżeli nie jest wymagany, to ja i tak go zawsze używam. Pstrąg jest rybą bardzo śliską, bardzo taką nieporęczną, że tak powiem, i dodatkowo bardzo delikatną, więc wszelkiego rodzaju ściskanie pstrągów, branie ich w łapy i tak dalej, no jak dla mnie to słaby temat, dlatego zawsze mam podbierak. Podbierak, tak jak widzicie, z głęboką siatką. Oprócz tego, że podbiorę sobie nim rybę, dodatkowo mogę sobie rybę w nim przetrzymać, nie wiem, przygotować się do zdjęcia czy cokolwiek innego. Zawsze używam magnesów, tych magnesów jest bardzo duży wybór. W większości kurtek, kamizelek czy tego typu, że tak powiem, garderoby, jest na plecach taki rig do tego, żeby podbierak zamocować. Także widzicie, ja bez zbędnego jakiegoś szabotania jestem w stanie jednym szybkim ruchem odpiąć podbierak, wyciągnąć, żeby podebrać rybę i to wszystko. Nie ruszam się bez tego z domu. Nie będę się tutaj już rozwodził. Aktualnie używam podbieraków różnych marek. W tej chwili na pstrągach mam Savage Gear'a, większy rozmiar mam Jacksona, Mikado. Naprawdę każdy praktycznie producent w tej chwili ma w swoim asortymencie, w swojej ofercie dobre podbieraki z gumową siatką. Także nie chodzi tu już o konkretny model, a bardziej o to, żebyście po prostu tych podbieraków używali i to wszystko. Lecimy dalej, za chwilę pokażę wam ostatnią rzecz, która jest moim zdaniem również niezbędna podczas pstrągowania. Ostatnią rzeczą, bez której nie ruszam się na pstrągi, są szczypce. I nie chodzi tutaj nawet o samo wyhaczanie ryb, chociaż bez dwóch zdań jest to bardzo przydatne narzędzie do tego, żeby odpiąć przynętę z pyska ryby, ale przede wszystkim o to, że pomagają mi one pozbywać się zadziorów w kotwicach. Na większości łowisk w Polsce, być może na wszystkich, nie wiem, ale na pewno na tych, na które ja jeżdżę, jest wymóg stosowania kotwic czy haków bezzadziorowych lub takich, w których te zadziory zostały usunięte. Więc bez takich szczypczyków byłoby to bardzo trudne, a w tym przypadku jestem w stanie nad wodą w każdych warunkach jednym szybkim ruchem pozbyć się tych zadziorów i już taką właśnie przynętą będę mógł łowić. Większość producentów w naszym kraju, czy to producentów zagranicznych, zbroi jednak te woblery czy inne przynęty w kotwice z zadziorami, no więc musimy się ich pozbywać i tutaj bardzo przydatne są właśnie te szczypce. Ja oprócz tych moich takich bardzo poręcznych, podręcznych, że tak powiem, szczypiec Geofa, które zawsze mam przy kurtce, dodatkowo noszę sobie jeszcze drugie szczypczyki, które
również świetnie się sprawdzą gdzieś tam do usuwania tych zadziorów, ale dodatkowo mają taki fajny dziubek tutaj, dzięki czemu mogę sobie szybko przezbroić woblera czy cokolwiek innego. Bardzo fajnie to się spisuje przy kółkach łącznikowych. Także takie szczypczyki to jest rzecz, bez której również nie ruszam się na pstrogi i bardzo serdecznie Wam polecam, żeby zagościły one w wyposażeniu każdego z Was. To było 5 rzeczy, bez których nie ruszam się na pstrągi. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób pomogłem Wam w podjęciu decyzji o tym, czego potrzebujecie, czy to na swoją pierwszą pstrągową wyprawę, czy to na uzupełnienie swojego ekwipunku. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście walcie śmiało w komentarzach. Jak zawsze odpowiem na wszystkie. Nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z Wami. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ja sobie jeszcze popatrzę na wodę i lada moment pora się zbierać. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.